Siemanko, siemanko, Michał z tej strony. Money makes money. Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj znowu ten buy bit. Przekonaliście mnie z tym. Woo. A do tego jest tam ten lunchpad, o którym w sumie nie wiedziałem, że biorę udział. Ale jest tam pewna akcja, którą trzeba wykonać, ale zanim akcja intro. Dobra, na początek wchodzimy sobie na ten lunch pool. Tak, mieliście rację, byłem trochę leniwy. Ale, no, trzeba zastejkować tego U. O, tu już, już nagrody spadły. 110. Za to tutaj trochę się podniosły. 35. Tutaj też się trochę podniosły. No, ale tak czy siak. Skupiłem sobie trochę tego U. Więc, można go tu. Wrzucić, dajemy wszystkie 127 sztuk, tylko niedużo, ale zawsze coś, żeby sobie zaklepać miejsce po prostu, dobra. Take now. I tutaj dajemy wszystko. Tak. No i pracuj, pracuj na mnie, panie Wu. Do tego jeszcze, a tutaj jest jakiś giveaway, go bananas, jest do rozdania bańka dolarów, ale ale trzeba tutaj żarpać profity na dźwigni, albo na spocie. Sprawdźmy to. No ja tu nawet nie mam hajsu na spocie. Ale jakby co, to zapraszam. Sprawdźcie linki w opisie, tam jeszcze jakieś bonusy dla was będą. I teraz wchodzimy sobie tutaj. Tutaj są launchpady, czyli tutaj są te nowe coiny, które wychodzą właśnie pod szyldem Bybita. I tak jak widzicie, Tutaj już mamy 16 godzin tylko na, właśnie, zaakceptowanie tego. Generalnie wyglądało to tak samo jak przy CBX i tak samo jak przy bicie. Było tutaj 5 dni, w, którym, w których dniach zliczany był wasz balans tokena bit. Więc nawet jeśli go tam mieliście na stakingu czy gdzieś tam, to i tak on wam się tu zliczył. No i tak jak widać, ja tu mam 2343 bitów. Które mógłbym wrzucić. I właśnie mamy 16 godzin na to, żeby tutaj dać commit i żeby wrzucić te bity. Ja mam 246 wolnych bitów. Nie, to zrobimy tak, że sobie odstejkujemy trochę. Zawsze, zawsze dobrze jest dać więcej, bo oni i tak nie wymienią nam całej tej sumy na te tokeny Gini. Także lepiej jest dać po prostu więcej, a oni później nam zwrócą różnicę. I żeby teraz odstejkować, to już Wam pokazywałem ostatnio, gdzie to się robi. Trzeba wejść tutaj i lunch pool. I tutaj będą nasze stake, tak dokładnie. Tutaj dajemy unstake. No i weźmy sobie na przykład 200 jeszcze tych bitów. Albo nie, weźmy sobie 400. No i tutaj w ogóle mamy podgląd tego, co jest w tym launch poolu, nie? Czyli ja wrzuciłem 127 Wu, dzisiaj wrzuciliśmy razem. To pracuje na 110 APY. Mamy tego jeszcze Bitpula. I to jest Wu plus Bit. Tam wrzuciłem 1200 tokenów. To pracuje na 35%. No i ten zwykły Bitpool, Tutaj jest 455 bitów i to pracuje na 16%. Dobra. To teraz wracamy tutaj, do tego launchpada. Bierzemy commit. Nie, no jeszcze nie. Musimy wejść sobie tutaj w spot, na ten Bifi account i przetransferować te 400 bitów na konto spot. W drugą stronę. Tak jest. Confirm. Dobra. I teraz z powrotem tutaj. Commit. I walimy te 646 bitów. Konferma. Jeśli mieliście mniej niż 50 bitów, to w ogóle wam nie zaliczało tego tych snapshotów, które były robione codziennie, oni tam robią to codziennie od 3 w nocy. I później z tych snapshotów jest po prostu wybierana średnia. Więc średnia mojego balansu to było 2343 bity. Distribution period to jest dość ważne, bo to jest moment, w którym te tokeny wejdą tutaj na giełdę. I to jest chyba będzie najlepszy moment, żeby te tokeny sprzedać. Ja pewnie połowę sprzedam, połowę sobie zostawię, więc będzie to się działo jutro między 8 a 12 UTC UTC, czyli musimy sobie dodać jedną godzinę w przód, czyli między 9 a 13 zostaną zrzucone te tokeny, a otwiera się market o 13, czyli o 13 ręka na pulsie, żeby tu to sprzedać. Pamiętajcie. Coś tu jeszcze miałem wam pokazać? Hmm. Nie, chyba nie. Ale życzę powodzenia. Dzięki wielkie za obecność. Dzięki za łapki w górę, komentarze. Siemanko, pozdrówki, yo. No i jednak zapomniałem. Jeśli komuś się podoba ten kawałek z outro, to zmusiłem Bartka ostatnio, żeby go dodał na YouTube, także weźcie go tu odwiedźcie, link będzie oczywiście w opisie i to jest ten numer. Także załapkujcie mu to w górę, elegancko, bo to widzicie, że jest dopiero 15 viewsów, co to jest. A wiesz, że mamy moc, w jedności siła, także jak go trochę zmotywujemy, to pewnie będzie się pojawiać więcej tutaj takich kawałków także zapraszam do Bartka siemanko